Kazimierz, bardzo proszę, panie pośle. Pani marszałek, Wysoka Izbo, w imieniu Klubu Koalicji Obywatelskiej mam zaszczyt przedstawić stanowisko do sprawozdania Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich oraz niektórych innych ustaw. Wysoki Sejmie, doceniam wagę tego projektu, ponieważ dotyczy on niezwykle ważnych dla naszej gospodarki podmiotów, jakim są porty i przystanie morskie. Przypominam, że polskie porty morskie w 2018 roku przeładowały ponad 100 milionów ton ładunków, osiągając najlepszy wynik w historii. Rekordowe przeładunki to m.in. efekt wysokiej koniunktury oraz wcześniejszych inwestycji w infrastrukturę portową, zrealizowanych w oparciu o przemyślane strategie, dobrze dopasowane do potrzeb rynku. Warto zauważyć także potężny 200% w ciągu 2 lat wzrost importu węgla przy jednoczesnym znacznym spadku wydobycia krajowego. Jeżeli mam szukać wpływu rządów PiS na gospodarczy sukces naszych portów, to pewnie znajdziemy go właśnie w tym obszarze. To oczywiste, że efekty inwestycji w infrastrukturę portową pojawiają się po pewnym czasie. Patrząc z tej perspektywy, niepokoi nas, że dynamika inwestycji w gdyńskim porcie w ostatnich 3 latach istotnie spadła, a jego zarząd wyraźnie nie radzi sobie z budową niezwykle ważnej dla przyszłości portu obrotnicy. I nie pieniądze są tutaj problemem, ponieważ poprzedni zarząd pozostawił na kontach portu duże środki umożliwiające szybką realizację dużych projektów. Zdecydowanie poważniejszym powodem do niepokoju są błędy w strukturze rządu, mocno obniżające jakość zarządzania kluczową dla naszej gospodarki infrastrukturą. Przypominam, że w efekcie tak zwanej dobrej zmiany portami morskimi i fundamentalnymi dla ich rozwoju drogami lądowymi zarządzają teraz 2 odrębne resorty. Dzieje się to w czasie, kiedy świat podąża w kierunku transportu intermodalnego, integracji jego różnych gałęzi. Tym tłumaczę zmarnowane 3 lata, m.in. w kontekście budowy drogi czerwonej, bezwzględnie niezbędnej dla rozwoju gdyńskiego portu trasy, łączącej port z obwodnicą Trójmiasta. Przypominam, że inicjatywa ta pojawiła się w końcu ubiegłej kadencji i miała być kontynuowana w nowej. Takie zapewnienia zaraz po wyborach składał ówczesny wiceminister Kazimierz Smoliński. Jak to w polityce bywa, wiceminister został dosyć szybko zrestrukturyzowany, natomiast następcy mocno dystansowali się od tego projektu, zrzucając winę na prezydenta Gdyni, chociaż powszechnie wiadomo, że wyzwanie to przekracza możliwości gdyńskiego samorządu i absolutnie konieczne jest zaangażowanie środków z budżetu państwa. Materiał rządowy przygotowany dla Komisji Gospodarki Morskiej w marcu tego roku był w tej sprawie jednoznacznie negatywny, co wywołało szereg protestów zarówno samorządowców, jak i polityków opozycji, szczególnie głośnych w trakcie ostatniej kampanii do Parlamentu Europejskiego. I oto na kilka miesięcy przed wyborami pojawia się projekt ustawy, generalnie rzecz biorąc dostosowujący ustawę o portach i przystaniach morskich do unijnego rozporządzenia, który zawiera niezwykle istotny zapis umożliwiający zaliczenie tej drogi do kategorii dróg krajowych i zaangażowanie budżetu państwa. Jest to bardzo potrzebny zapis i nie mogę zrozumieć, dlaczego nasze porty musiały czekać na jego przedłożenie prawie 4 lata, chociaż ustawa o portach i przystaniach morskich była nowelizowana już na początku tej kadencji. Przypominam, że osłabiono wówczas wpływ samorządowców na zarządzanie portami oraz obniżono wymogi niezbędne do zasiadania w radach nadzorczych spółek zależnych od portów. Twarzą tej zmiany był poseł Marcin Horała. Zadane pytanie jest zasadne, bowiem dotyczy rzeczywistych intencji autorów przedłożenia. Wszak do wyborów parlamentarnych poza uchwaleniem ustawy nic istotnego w tej sprawie się nie wydarzy, chociaż pewnie szykowane już są łopaty do uroczystego wbijania w ziemię. Duch zardzewiałej stępki ciągle jest wśród nas. Pomimo złych doświadczeń chcę wierzyć, że nie jest to jedynie element wyborczego spektaklu, i stoi za tym wola rzeczywistego wzmocnienia polskich portów. Oczywiście poprzemy tę zmianę. Jeżeli po wyborach dzisiejsza opozycja przejmie odpowiedzialność za Polskę, zbudujemy drogę czerwoną w Gdyni najszybciej, jak będzie to możliwe. Wysoka Izbo,
Klub Parlamentarny Koalicji Obywatelskiej zagłosuje za sprawozdaniem Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich oraz niektórych innych ustaw. Dziękuję za uwagę.